Witam wszystkich. Tutaj Wiking Drażek. Celem dzisiejszych poszukiwań jest miejscowość, taka wioska malutka, składająca się tam z kilku domostw, w której ziemie należą do 90% ziemi należy do jednego z właściciela, na które oczywiście mam pozwolenie. Co? No, wiadomo, że pola będą zasiane. I z tym trzeba się liczyć. Jednak liczę na skoszone łąki, także też tam są. No i zobaczymy. Ale najpierw, zanim tam w ogóle pojedziemy, to chciałem przetestować swoją łopatkę, bo bardzo dużo osób pisze o tej łopatce. No i chciałem ją przetestować, sprawdzić, jak naprawdę sobie daje radę. Zrobiłem ją po to, bo dużo osób mi wrzuca w dalszym ciągu sita, które są do wody, sita, które są na plażę, metalowe. W dalszym ciągu nie rozumieją, pomimo tego, że opisałem dokładnie, po co mi ta łopatka, a ona po to mi właśnie na placu zabaw, nawet na plażę, po to, żeby móc coś wykopać płytko, małe rzeczy. No i po to, żeby nie dawało sygnału mi pod cewką, żeby mi koło cewki nie piszczało, a nawet bezpośrednio na tej łopatce mogę sobie sprawdzać pod cewką, czy coś jest na niej, czy nie ma, czy już coś wykopałem, czy nie. Także nie, no idę, przetestuję, pokażę wam, jak to tam wychodzi i zbieramy się na te łąki. Jeżeli tam nie będzie, na tych łąki nie będą skoszone, czy coś tam. Pozostaje nam jeszcze w tym samym miejscowości, pozostaje jeszcze las. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wyszło parę śmieci i parę monet. Ogólnie nie mam czasu, chciałem tylko sprawdzić, co. No, ta łopatka się nadaje. Fajnie, bo można przy cewce sobie machać i sprawdzać, czy już wykopałeś to, czy nie. Nie trzeba wstawać i z powrotem cewką po ziemi jeździć. No, fajna sprawa. Na suchym piachu się sprawdza. Kopałem jeden dołek taki trochę głębszy, gdzie już pod spodem była mokra ziemia. No już ciężej to idzie z mokrą ziemią. Na suchym jak najbardziej nadaje się. Czyli co, na takie place zabaw łopatka jest gitara. Dobra, ja nie tracąc czasu, zawijam się na łąki, pola, zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Jak już dojadę, to się odezwę. No, oczywiście się spóźniłem, ponieważ gdy byłem tu miesiąc temu, rosła tu trawa taka po kolana. No i co? No i była za wysoka, żeby tu wchodzić. Niestety gospodarz przerobił łąkę na pole. No i chyba to jest zasiane. Nie wiem. Nie znam się, nie jestem rolnikiem. No ale takie bruzdy chyba świadczą o tym, że jest to zasiane. Albo tylko jest to czymś przeciągnięte i będzie siane. Nie mam pojęcia. Najlepiej by było podjechać się zapytać. Ale to jeszcze chyba za wczesna pora, żeby jeździć ludzi budzić może. Może jeszcze śpią. Są jeszcze inne łąki, jadę zobaczyć, że też ich nie przekształcił. No co, zobaczymy, co to będzie. No jak pech, to pech. Dwie łąki, które pojechałem, sprawdziłem. Jedna w ogóle, ta na której mi najbardziej w sumie zależało, w ogóle nie została skoszona, trawka jest po szyję. A druga była skoszona, a już niestety tak wyrosła z powrotem, że no nie da rady tam kijem machać. Wróciłem, no to niby zasiane. No i żeby sprawdzić, czy jest to zasiane, wszedłem na to, grzebię nogą w ziemi, czy nie ma nasion, jakichś ziaren, cokolwiek, no bo w jakiś inny sposób nie jestem w stanie sprawdzić, czy jest to zasiane. No i z tego, co tu widzę, to nie, poza tym jest to tak zbruzdowane i
Nie jest to za ładnie zrobione i nie wygląda to na zasiane. Po prostu ktoś sobie przygotował, zrównał, podrównał trochę teren po zerwaniu tego trawska, tego wszystkiego, no bo to była potężna trawa. No i co, no? Nic, zaryzykuję. Nie mam wyjścia. Muszę zobaczyć dokładnie, czy w ziemi nic nie ma. Nie ma, no nie widać. Tu coś rośnie. Ale to chyba trawa. Tak, to chyba trawska. Nie, no nie jest tu nic zasiane z tego, co widać. Także co, no to postaram się tu pochodzić. Chociaż kawałek, bo jest taka paruwa, że będzie ciężko chodzić dłużej. Po pół godziny chodzenia w tej spiekocie, a przy samej drodze sobie chodzę. Tutaj są ślady po ciągniku, taka droga zrobiona, więc ewentualnie gdyby to było zasiane, to nie chcę niszczyć, ale nie jest. Nie jest, widać, że nie jest, bo parę dołków wykopałem i no nie ma żadnego ziarna, nie ma nic, także jestem spokojny o to. No wyszło parę śmieci, nic szczególnego. Teraz wyszedł taki, nie, tu nic nie widać, wyszedł taki listek służący jako zamknięcie do czegoś, prawdopodobnie do fajki. Było zamknięcie lub jakaś to była zapinka, spinka, broszka, nie wiadomo. Ale listek dosyć ładny i ciekawy. No i wyszła pierwsza moneta, no ale bądźmy szczerzy, wiadomo co to jest. Jest to 10 pfenigów Cesarstwa Niemieckiego. Oczywiście w zajechanym stanie. Ale pierwsza moneta. No jest kolejny fenolek, tym razem jedyneczka. Troszkę w lepszym stanie niż ta dziesiątka. No ale to tylko fenolek. Lecę dalej. Ja pierdolę. Jednak opłacało się chodzić. Duży sygnał aluminiowy. Stały. Mój polmos. Polmos, ale to nie polmos. Przecieram, mówię, aluminium. To jednak nie aluminium. O Jezu. A mi ręce chodzą. Nie wiem co to jest, ale są trzy korony z tyłu. Coś jak Gdańsk. Jakie grube, wielkie srebro. 1664. O losie. Karols Rex Sfecin. Sfeci. Nie wiem, co to jest za moneta. Pierwszy raz w sumie taką widzę. Ale. Ale jest to niesamowite srebro i to jeszcze z jakiego roku, co nie? Nie, no jest masakra. Kurde, już jestem zadowolony. Nie, no chodzę tu dalej, już chciałem rezygnować, bo jest straszna spiekota. Co za moneta? Co za moneta? Co to za moneta i co to za pięknotka? Jaka, a jaki w ogóle sygnał, co nie? Nie wiem, pokażę. Co tu alter mi pokazuje? No pokazuj alter. Normalnie aluminiowy kapsel, co nie? Ha, takie srebro. Nie no, piękne, piękne, ale jestem mega, mega zadowolony. Ja pierniczę. Jednak opłacało się to. Pochodzić. Pomimo tego, że taki kawał już przeszedłem i no, te dwa fenolki, co nie? Ha! Super. Co to za moneta? Na pewno wiecie, bo wy wszystko wiecie. Wiecie i to napiszcie w komentarzu, bo no, strzał jest nie z tej ziemi. Tak mi się wydaje. No, nie znam tej monety, pierwszy raz ją widzę. Także może być coś wyjątkowego. Piękna. Dobra, lecę dalej. I mała przerwa na papierosa. A kto by się spodziewał, pole mało. Mało. Naprawdę ciekawe by się wydawało. Chociaż, czemu nie? No i
Tak patrzę na tą monetę. Te trzy korony przypominają mi nie Gdańsk, no bo też trzy korony, ale całkowicie inne i inaczej ułożone z krzyżem w herbie. To takie korony były w Anglii, takie korony były w Danii, ale i takie korony były w Szwecji. I szwedzki król nazywał się Karol, z tego co pamiętam. I tu jest jakby Karol Rex i jakby napisane Szwecja. Czy to by była moneta z potopu pruskiego? Tego, szwedzkiego? No ale 1664? Coś mi tu nie gra. Nie wiem co to za moneta. W dalszym ciągu nie mogę tego ugryźć i nie wiem co to. I co to robił na moim polu? Ważne, że jest i daj Boże, aby było więcej. Dobra, spalę i lecę dalej. No i dzwoniła moja żona, pytała się za ile będę. W domku czeka z kawką, jednak już miałem się zawijać, jest taka paruwa, nie ma czym oddychać, a nie wziąłem sobie żadnego picia, wody, nie mam nic. Jednak weź tu wracaj chłopie do domu, jeżeli z ziemi wychodzi moneta, kurde znowu ręce chodzą, ja pierniczę. Jest tu hamerek. Nie, ja wiem co to jest. To nie jest hamerek. Jest to 24 część Reisz Dyer. To jednak nie wiem co to jest. Nie, jednak to hamerek. Ale kocur. Nie, no to dzisiaj jest. Dzisiaj jest Meksyk, co nie? Ja pierniczę. Zobaczcie z tyłu, kurde, doczyszczę w domu. Ale jakiś chyba gość na koniu. Coś takiego. Albo smok. Jeżeli to jest smok lub gryf, no to wiadomo, że to coś z szerfów. Roztocki lub szczeciński. Jeśli gryf z mieczem, no to roztocki. Jeśli gryf to szczeciński, jest to gryf z mieczem, widzę. Jest to na pewno roztocka moneta z Roztoku na bank. Ale jakie to lata i co to jest, to nie mam pojęcia. Rozszyfrujemy to w domu. Nie, no jest Meksyk, jest Meksyk. Nie, z gryf widać, z mieczem trzyma. Ja pierniczę, co za dzień. Chciałem krzyknąć, że kolejna moneta, jednak... Jest to guziczek pruski z koroną. Trochę zajechany w stanie. Ale fajny. Lecę dalej.